Najgorsze transfery w zimowym oknie w Ekstraklasie. Cześć, dzień dobry, Piotr Rzepecki, kanał 365 dni o piłce. Przed wami mój subiektywny ranking 5 absolutnie najgorszych transferów w tej rundzie zimowej, a więc 5 najgorszych transferów właśnie zimą przed startem wiosny. Oto moja lista, lista piłkarzy, którzy absolutnie się nie sprawdzili, którzy są dużymi topami transferowymi. Natomiast od razu powiem, że jestem otwarty na dyskusję, dajcie oczywiście znać, co wy o tym myślicie. No i też warto pamiętać, i to chyba przede wszystkim, że przed końcem sezonu jeszcze 5 kolejek, także być może ktoś z tych moich dzisiejszych bohaterów tego materiału jeszcze wypali, odstrzeli, no i okaże się, że będzie niesamowitym zawodnikiem, no i ten materiał wkrótce straci na aktualności. Natomiast, żeby się specjalnie za bardzo nie rozwodzić, zacznijmy od pierwszego nazwiska, od pierwszego piłkarza, który uważam całkowicie niepotrzebnie zmienił klub. To jest Jakub Myszor, który zimą zamienił Krakowie na Raków. Jeżeli byśmy podsumowali sobie jego występy właśnie w nowych barwach, to nawet nie trzeba mówić, ile zagrał meczów, tylko wystarczy spojrzeć, ile dostał minut, bowiem tylko 13 minut otrzymał w nowym klubie. To jest 6 minut w meczu ligowym ze Stalą Mielec, natomiast kilka dni później w Pucharze Polski otrzymał minut aż 7, bo aż o minutę dłużej, natomiast pamiętamy to spotkanie w Gliwicach, wówczas Raków sensacyjnie i bardzo wysoko przegrał z Piastem 0-3. Generalnie z tego, co ja się orientuję, bo jak pewnie wiecie albo i nie, mieszkam w Krakowie, no i bardzo często bywam na meczach Wisły Krakowi, no i też oczywiście się rzeczy Puszczynie Płomice, natomiast będąc gdzieś blisko Krakowi, zauważyłem, że ten chłopak generalnie przebiera nogami, żeby tylko zmienić klub. Bardzo długo się mówiło właśnie o tym transferze do Rakowa, no i na samym końcu udało się to zrealizować na pół roku przed końcem umowy, natomiast z takiego punktu sportowego, no właściwie ten transfer nie ma żadnych sensownych argumentów, bo oczywiście wiadomo, że Raków być może potrzebował młodzieżowca na wczoraj, ale też z drugiej strony już wiemy, że tego limitu nie wypełni, ale też pytanie, no bo przecież Myszor jest rocznik 2002, już właściwie za rok nie będzie miał tego statusu, natomiast też druga historia i chyba jeszcze bardziej interesująca jest taka, że w ogóle pytanie, co będzie z tym przepisem, no być może w ogóle już nie będzie tej ustawy, tej śmiesznej historii. Natomiast podsumowując, patrząc na Myszora i jego króciutkie epizody w Rakowie, no oczywiście transfer pomyłka. Myślę, że też piłkarz no zwyczajnie nie otrzymywał wielu szans, no ale z drugiej strony pewnie też na treningach, na jednostkach nie dawał trenerowi Szwardza argumentów, żeby częściej na niego postawić. Patrzymy dalej, drugi piłkarz, który jest związany z Krakowem, no bo wcześniej przecież Myszor odszedł z ekipy Pasów, natomiast teraz patrzymy na zawodnika, który właśnie zasilił drużynę ze stolicy Małopolski. To jest Mikel Majgard, zawodnik, który no wydawało się, że tutaj zmieni obliczą Pasów, zwłaszcza jeżeli chodzi o funkcjonowanie w tej drugiej linii, że doda trochę, powiedziałbym, nutki szaleństwa, że jest to rozgrywający, który naprawdę miał też ciekawe CV. Zresztą swoją drogą rozmawiałem z tym zawodnikiem zaraz po transferze, zostawiam wam linka do tego wywiadu na weszło.com w opisie tego materiału. Natomiast generalnie, jak patrzę sobie na jego występy, to zawodzi. Miał jeden dobry mecz, mecz z Koroną Kielce, kiedy popisał się wtedy asystą, natomiast generalnie, jak popatrzymy sobie na jego występy, 9 meczów otrzymał właśnie w barwach Krakowi, to większość spotkań absolutnie zawalił. Pamiętam tragiczne zawody z Wartą Poznań, gdzie był zawodnikiem, któremu po prostu nic nie wychodziło. Właściwie co miał piłkę, on to stracił, nie dawał nic, jeżeli chodzi o taką grę Krakowi do przodu. No i wtedy właśnie akurat z Wartą Poznań drużyna Pasów przegrała. Jego debiut z Zagłębiem Lubin był obiecujący, natomiast później nam gasł. No właściwie od tego meczu w Kielcach, o którym powiedziałem, wyglądał coraz słabiej. Nie od 3 spotkań, co zresztą nie może dziwić, nie otrzymuje 90 minut, natomiast dostaje po 20, po 20 parę minut na mecz. Wchodzi, natomiast właściwie nie daje impulsów, no i w mojej opinii to jest duże rozczarowanie, zwłaszcza jak popatrzymy sobie na jego karierę dotychczas, bo notował liczby, bo wyglądał dobrze w tych ligach skandynawskich, natomiast jego krótka przygoda w Pasach, w mojej opinii na teraz, to jest duże rozczarowanie. No i teraz patrzymy w kierunku bohatera głównego tego materiału, a więc zawodnika, który mnie trochę zainspirował, żeby w ogóle ten film nakręcić. To jest Patryk Klimala, który miał być wzmocnieniem Śląska Wrocław, który miał być takim drugim mocnym atutem, jeżeli chodzi o ofensywę w drużynie Jacka Magiery. No przecież było wiadomo, że najpewniej Erik Exposito odejdzie po sezonie. Wiadomo, że Hiszpan ma kontrakt do czerwca 2024. Teraz czytam o zainteresowaniu ekipy z drugiej ligi hiszpańskiej Teneryfy. Natomiast no, Klimala raczej przyszłością Śląska nie będzie. Mówię to po tych jego meczach, w których absolutnie regularnie zawodzi. Jeżeli chodzi o jego liczby, no to one gdzieś też nie kłamią, bo to jest 10 spotkań, zagrał w każdym możliwym meczu w rundzie wiosennej, w niektórych 90 minut, w jednych wchodził na końcówki, w innych zaczynał mecz, natomiast ich nie kończył. Ale to, co też może kibiców Śląska martwić, denerwować i powodować, że faktycznie no to są jednak gdzieś mocno przepalone pieniądze, to fakt, ile ten zawodnik inkasuje na kontrakcie we Wrocławiu, bo według nieoficjalnych
informacji. Marcin Tosz podał takie liczby, że Klimala zgarnia w Śląsku około 160 tysięcy złotych miesięcznie. No możemy oczywiście też mówić, że nie wypada patrzeć nikomu właściwie do portfela, do kieszeni, natomiast no gdzieś to rzeczywiście jest denerwujące, że taki piłkarz, który właściwie nic nie pokazał, który oczywiście był jakąś zapowiedzią lepszej wiosny, ale jeżeli chodzi o ofensywę śląską, to właściwie nic tam się nie zgadza, to zgarnia jeszcze tyle pieniędzy. No i na samym końcu, jak zresztą widać po tabeli tylko za rundę wiosenną, gdzie Śląsk jest trzecią najgorszą drużyną właśnie w Ekstraklasie, no to z pewnością może martwić kibiców Śląska i powodować, że faktycznie ten transfer to była jedna wielka pomyłka. Teraz z kolei bohater mało oczywisty, to znaczy piłkarz, o którym pewnie byśmy specjalnie wiele nie mówili, natomiast tak się ostatnio zastanawiałem po meczu ŁKS-u z Lechem, bo chodzi oczywiście o jednego z piłkarza Rycerzy Wiosny, dlaczego ten piłkarz znalazł się w Ekstraklasie. To jest konkretnie środkowy pomocnik Thiago Cejas, który zasilił właśnie łódzki klub sportowy z Ekstraklasy bułgarskiej. Beniaminek wyłożył za niego, patrząc za transfermarktem, 200 tysięcy euro i teraz pytanie, dlaczego to zrobił, dlaczego aż tyle kasy kosztował piłkarz tak absolutnie nieużyteczny. Oczywiście też no, używam mocnych słów, natomiast patrząc na jego występ, a zwłaszcza ten mecz z Lechem, no chyba innych słów nie mogę użyć, bo w ogóle ten mecz z Kolejorzem to też był taki mecz symbol. Pamiętamy, no swoją drogą bardzo przykre obrazki, natomiast wydaje się, że wszystko jest ze zdrowiem Daniego Ramireza w porządku, kiedy przecież Hiszpan bezwładnie osunął się i opadł na murawę. Nosze, karetka, kontuzja, natomiast w jego miejsce właśnie wszedł ten zawodnik, a więc Cejas, który chyba bardzo chciał jak najszybciej z murawy zejść, bowiem w 65 minucie otrzymał żółtą kartkę i 3 minuty później zobaczył drugą żółtą, w konsekwencji czerwoną. No generalnie bardzo słaby piłkarz, który no nie jest żadnym wzmocnieniem ŁKS-u. Ja też to sobie konfrontuję z innymi piłkarzami, którzy trafili do drużyny trenera wówczas jeszcze Piotra Stokowca właśnie zimą, bo to jest Mamadow, Durmisi, czy przecież Balicz, którzy są naprawdę jakąś wartością dodaną, naprawdę wyglądają nieźle i starają się uratować Ekstraklasy dla ŁKS-u. Natomiast ten piłkarz, ten zawodnik środka pola, no absolutnie nie wypalił. No i podejrzewam, tak jak zresztą zapowiadali włodarze ŁKS-u, że będzie jednym z tych kilkunastu zawodników, którzy po sezonie łódzki klub sportowy opuszczą. No i na samym końcu piątym piłkarzem, który jest absolutnie wielką wtopą transferową, chociaż to też być może to jest dość grube hasło, jest moim zdaniem Kendrim Zyba, więc nowy piłkarz Legii Warszawa, tylko tu też musimy spojrzeć na to wszystko z takiej szerszej perspektywy, bo oczywiście na teraz to jest piłkarz, który ewidentnie nie dojeżdża, który otrzymał zdecydowanie więcej minut w drużynie rezerw Legii Warszawa niż w pierwszym zespole, natomiast trzeba też popatrzeć na inne takie czynniki dookoła. Przede wszystkim trafił w bardzo trudnym momencie, bo już wskoczył na głęboką wodę w tym meczu z Molde w Kaka, kiedy przecież Legia walczyła o to, żeby ta europejska przygoda trwała jak najdłużej. Natomiast no pamiętam, jak to się wszystko skończyło, no nie będę przytaczał do wyniku dwumeczu. Natomiast wchodził też w bardzo duże buty, być może z bardzo, bardzo za duże, no bo przecież miał zastąpić w Legii Bartosza Slisza, natomiast no być może to jest potencjał, być może to jest piłkarz, na którym Legia wkrótce zarobi, no i jego takie niezdarne początki będą zwiastować to, że być może wkrótce będzie to naprawdę mocny grajek w naszej Ekstraklasie. Natomiast na teraz to jest zdecydowanie piłkarz słaby, który się nie łapie do drużyny Legii. Żeby mówić o konkretach, dostał w pierwszej drużynie wojskowych 62 minuty, w czterech meczach łącznie wystąpił, natomiast jeżeli chodzi o rezerwy, to jest blisko 200 minut i trzy spotkania, także tutaj widzimy, że zdecydowana różnica, jeżeli chodzi właśnie o występy tego młodego piłkarza w drużynie rezerw, a właśnie w pierwszym zespole Legii Warszawa. Żeby sobie to wszystko podsumować i raz jeszcze spojrzeć na tych piłkarzy, to tak jak w tej chwili widzicie na grafice, właśnie ci moi kandydaci do miana największych w top transferowych właśnie zimą w Ekstraklasie, to jest oczywiście Jakub Myszor, Mikkel Majgard, Patryk Klimala, Thiago Cejas, no i na samym końcu Kendrim Zyba. Dajcie koniecznie znać, co wy o tym wszystkim myślicie, bo ja oczywiście wiem, że takie rankingi, no po pierwsze to jest subiektywna gdzieś historia, moje subiektywne spojrzenie, natomiast no też podejrzewam, że wielu zawodników pewnie można było tutaj wrzucić do tego worka i okrzyknąć ich mianem absolutnie wielkimi niewypałami transferowymi. Natomiast dajcie znać, co wy o tym wszystkim myślicie. Koniecznie też zostawcie suba. Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Sprawdzę wasze opinie. Jestem ciekaw, czy się zgadzacie, czy być może nie z tymi moimi decyzjami. Oczywiście też nie obrażę się za kciuka w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.